tym szaleńczym po prostu dniu znowu się do Was odzywam, gdyż... Czekajcie, tylko zamknę drzwi i sprawdzę, czy mam tylko klucz. Czekajcie, czy mam klucz? Mam. No, odzywam się do Was, gdyż, słuchajcie, robimy Karoli niespodziankę. Robimy Karoli z Krzysiem niespodziankę, mianowicie taką, że jedziemy na jej mecz. Jedziemy na jej mecz, ona gra dzisiaj w hokeja, słuchajcie, jeszcze nie bardzo wiemy, gdzie to bardzo jest, ale za chwilę wszystko się dowiemy. No i jedziemy jej zrobić surprise'a. Zadzwoniłam po Krzysia, czy Krzysio chce ze mną właśnie podjechać, kurde, i zrobić jej surprise'a. No i jedziemy. Jedziemy, także za chwilę tam będziemy. Może coś Wam nagram, może Wam zrobię jakieś przebitki ze zdjęciami, jeszcze nie wiem. Trochę crazy dzień mam od rana i trochę, kurde, nerwy strzępione przez dzieci, bo wydawało mi się, że dzieci też pojadą, a oczywiście im się standardowo nie chce. Ojeju, ale mnie dwie trzasły. No, także zabrałam im sprzęty, więc nie będą grać, nie będą, słuchajcie, ani na telefonie, ani na tablecie. Nie ma co tamto, nie chcieli jechać, to niech spadają. No, ale słońce razi, ale dzisiaj chyba 21, znowu ile chyba, 23 stopnie. Bardzo ciepło, wypiłam tylko jedną kawę, kurde, przydałby się jakiś Red Bull, ale damy radę. Damy radę, mam nadzieję, że Wam będę mogła coś nagrać, coś pokazać i mam nadzieję, że Karol się ucieszy, bo kompletnie, ale to kompletnie się nas nie spodziewa. No, także odzywam się za chwilę. Moi hejo, hejo, słuchajcie, jesteśmy tak naprawdę, nie wiem czy, nie wiem czy to tu, czy nie tu, pogodę mamy cudowną, zobaczcie jaka jest pogoda, piękna. No i pójdziemy, zobaczymy czy to tu, czy nie tu, na początku myśleliśmy, że to jest w ogóle w innym miejscu, chodź, ja Cię nie nagrywam. Tu nie idziemy trawą, bo nie wolno. Zaraz się zapytamy właśnie, czy to będzie tu, czy nie tu. Mam nadzieję, że trafiliśmy, bo nie kojarzę tu w ogóle innego jakiegoś boiska. Nie słychać dopingu. Doping dopiero idzie. Ale chodzi, dużo ludzi tu idzie i tu coś się dzieje, bo... O, bo tu coś... Zaraz Wam odwrócę kamerę, tylko mam nadzieję, że to jest jakieś boisko, Krzysiu, bo ja tu nie widzę boiska, tylko ludzi siedzących. Nie wiem, czy my boiska nie minęliśmy. Nie no, nie widzę boiska, o to mi tylko chodzi. Gdzie to jest boisko? Nie wiem, no ale mam nadzieję, że to gdzieś blisko jesteśmy, bo kurczę, powiem Wam, że 10 minut jesteśmy teraz po czasie. Ja nie lubię się spóźniać, jak komuś chcę zrobić niespodziankę, to lubię być przed czasem. Dobra, rozłączam się i za chwilkę Wam nagram, jak wejdziemy gdzieś tutaj. Dupa, Jasiu, pewnie Stasiu, nie tu pojechaliśmy, słuchajcie. Ale tu też fajnie, browara rozlewają. Trzeba tylko bilety kupować. No ale, ale coś też tu się działo, no, no widzicie. No człowiek tak kurczę, kawałek od miasta mieszka, znaczy w mieście, a kawałek od tego tutaj kompleksu. To jest cały kompleks, słuchajcie, właśnie sportowy, no i tą nazwę w sumie wpisałam, dlatego nie dziwię się, że tak nas poprowadziło. Co prawda picie browara ze sportem nie ma nic wspólnego, ale o, może mają jakieś zawody, słuchajcie. Oktoberfest tak jest. W Szkocji. Dokładnie, Oktober, pan się opala, a to gdzie my mamy, to gdzieś tu delikatnie w lewo mamy skręcić. I że to jest tu obok, no znowu widać tu coś. Wszędzie tu widać coś właśnie, wiecie co? Tylko nas nie widać. Sports Complex, dobrze mówiłam. A, żeż, a wszyscy jak na browara lecą, słuchajcie. No. Jakby nam za darmo dawali. Dokładnie. No i tu jest o, ten kompleks. Jest sport. Jest sport jakiś. Ło. Krzysiu szaleniec. Rajdowca, sportowca, rajdowca. Nie wiem nawet jak tu wejść, słuchajcie, nic nie wiem. Jest. Tak? Ale jest, grają. Ale gdzie tu się siedzi, gdzie tu się wchodzi, to człowiek kupi, nie wie. Będziemy musieli tu przez ten kompleks przejść. Bo grają tam, ale widzę, grają. Tylko nie widzę, kurde, trybun! Wiecie o co chodzi? No, będziemy jedyni kibice. jedyni kibice, ale wierni. Trzeba ją dopingować, bo ona naprawdę, kurczę, powiem Wam, że dla niej to jest takie jej wydarzenie. A ja Wam cały czas to powtarzam, że kurde, no, trzeba wspierać. No dokładnie. Nie wiem, gdzie tu się wchodzi, słuchajcie, w ogóle wejście nie ma, poblokowane. Drogi się kończą. Drogi się kończą. Nie no, przez ten kompleks, Krzysio, chyba trzeba wejść. Tak mi się wydaje. Dobra, bo najpierw, od tak od dupy strony chyba nie. Do celu. No parking. No parking, kurde. Emergency access required. Ale to tylko tutaj, żeby to nie parkować. W tym kompleksie mogłeś stanąć, na tym parkingu. Dobra, zaraz się do Was odezwę, jak tam dojdziemy. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy już w tym kompleksie. To znaczy ja jestem, Krzysio poszedł jeszcze autem się przestawić. Ja już tu wchodzę, bo powiem Wam, że szkoda trochę czasu, gdyż minęło 20 minut.
Dobrze, zaraz wam pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda nagrać z bliska. Krzysia za sekundę dojdzie. Dobrze mówiłam, że kurczę, nie od tej strony, słuchajcie, szedł. Teraz nie pokazuję wam tak naprawdę siebie, bo trochę nagrywam tu dziewczyny. Gdzieś tu będzie zaraz Karolcia. Nie wiem, gdzie się wchodzi, ale wiem, że się ucieszy, jak kurczę nas zobaczy. Ja to po prostu wiem, tylko nie wiem, gdzie mogę wejść, tak żeby ona nie widziała, że ja jestem najlepiej. Jest wejście. Dobra, dziewczyny biegają. Nie wiem nawet, w jakim ona jest stroju, słuchajcie, czekajcie. Mam. Krzyczą. Zaraz ją poznam. Okej. Okay. Cicho, cicho. Cicho, cicho moje, cicho, cicho. Nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś jest. Kurde, gdzieś tu jest. Mam nadzieję, że nie siedzi tam. Siedzi chyba tam na tej ławce rezerwowej, słuchajcie. Dobra, ciekawe, czy nas w ogóle zauważy. Na razie jej tu nigdzie nie widzę. Słuchajcie, mi się wydaje, że ona tam siedzi na tej ławce. Chyba. Chyba tam siedzi. Mamy cię. Mamy cię. No chyba, bo taka najbardziej podobna, słuchajcie, ale tu z daleka ciężko jest naprawdę dostrzec. Ale tak. Ja sobie stanę tylko panie, żeby ona nie wiedziała, że to ja mogę być. Ale tak, ona stoi tam, znaczy stoi, siedzi na ławce tam rezerwowych. Także albo nie grała jeszcze, albo dopiero będzie grała. Ale tak, to ona. Że mam nadzieję, że wyjdzie na boisko. Dopiero jak wyjdzie, to zacznę wam też nagrywać, bo tak jak mówię, siedzi na ławce rezerwowych. Także poczekamy. No i okidoki, jest nasza Karolcia, słuchajcie. Weszła w końcu na murawę, czy ja nie wiem, jak się to nazywa tutaj. Wypuścili ją na trawę. Karolcia jest na wybiegu, słuchajcie. Gdzie, czekajcie, muszę ją... Jest, mam ją. Tu jest. O, pokażę wam palcem jakby co. O, tu. Biegnie. O. Ty, patrzcie, jak przygrzała. Dobrze. Mamy ją. Mamy. Z numerem 15. Jest z numerem 15. Mam ją. Centralnie. Jest bliziutka. Ja mam tylko nadzieję. Słuchajcie, ona nie wie, że my tu jesteśmy. Naprawdę. Biega, biega. Jest, jest. O, szybko biega, skubana. Szybko. O, oj. Leci, leci. Ale myślałam chyba, że to jest jakoś ten kibiców czy coś. Ja wiem, że to takie w sumie lokalne tutaj rozgrywki, nie żadne jakieś takie, wiecie. Ważne mecze, że tak powiem, żeby nie zabrzmiało to źle słowo ważne, no ale dla mnie na pewno ważne. Także mamy ją. Nie chcę jeszcze w ogóle krzyczeć, bo nie chcę, żeby od razu wiedziała, że jesteśmy. Staram się tutaj tylko tak jakoś podgrywać, żeby ją ujmować. Okidoki, cyknę jeszcze jej fotę. O, fota w akcji. Kacie, bo mi zniknęła. A jest tam, dobra. Taka gra wam powiem. Nie wiem, taka dziwna. Taka dziwna. Biegnie. Leci, leci, teraz mamy ją bliziutko. No jak fajnie. Fajnie wygląda. Subcio. Jak było więcej takich lasek, jak na to było więcej kibiców. No właśnie, kurczę. A fajne te stroje mają, naprawdę. Fajne. Pierwszy raz teraz widzę, widziałam ją na zdjęciach tak naprawdę, ale nigdy nie byłam na przykład na żywo. Fajnie to wygląda. Ja myślę, że jeszcze dogram wam coś później, bo tak naprawdę nie będę przecież trzymała, kurczę, aparatu, tak wiecie, przez godzinę czy półtorej. Caroline, Caroline. Dobre są wam, powiem, te w tym żółtym. O, o, Karola ma piłkę. Ło! Trafiła w ogóle? Trafiła. Ja. Kija. Dałeś się, patrzcie, biegnie. Gaci widać, kurde wam powiem. Co za stroje, kto to dobiera? Ja nie wiem. Łaj.
Stukałem się w te kije. Rzut różny. Karniak. Albo coś, nie wiem. Yeah, zobaczcie, jak ją mam blisko. No, zaraz czekaj. Patrzcie, 15. To nasza Karolcia. My tak, Karo, tu, 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 Karo, tu, 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 Karo, tu, tu, tu. Poleciała. Aha, mam zabezpieczone tymi strojami. No, także my jesteśmy już po maczu. Krzysiu chciał wlecieć na boisko. Mówi, że on tam im pokaże, jak się gra. O, Jezus. No, ale powiem wam, że to jest cholernie trudny sport. To się tak tylko wydaje, ale właśnie ten cały krykiet czy hokej, no to według mnie są bardzo trudne sporty. Trzeba się nie dość, że nabiegać, to praktycznie tak jak i w piłkę nożną, ale powiem wam, że no, tym kijem władać i trafić w ogóle, słuchajcie, w tą piłeczkę. Właśnie szła dziewczyna z takim limem, że ohoho, dostała chyba w oko. No, także co, my spadamy, idziemy, tam one jeszcze, wiecie, mają jakieś tam swoje takie pożegnanie. Karola i tak miała do mnie przyjść po tym meczu, także my musimy spadać, bo Krzysio raz, że ma jakieś tam spotkanie, a ja muszę coś zjeść przed robotą, przygotować sobie mundur i ogarnąć jeszcze tą moją młodzież nieogarniętą. Patrzcie, jakie opony. Jakie opony od traktora. Zobacz, jakie wielkie. No, także jesteśmy właśnie teraz w tym kompleksie sportowym. A gdzie ty? Tędy szłam? O, no tędy szłam. Sport. Nie biją się, nie kopią. Nie biją się, nie kopią. O, jaka siłownia. Siłka tam była. O, widzisz. Dziusy, nie dziusy. Przebieralnie. Teraz pójdziemy do przemierzalni tam jakiejś. O, tam stoi chyba Fiat Karolci, nie? Patrz. Tam stoi. No, także my spadamy. Mam nadzieję, że mimo wszystko, nawet taki vlog też wam się... gdzie ty idziesz? A tu? A czemu ja... Ja nie wiem, gdzie ja chciałam iść. Dobra, nieważne. To się wytnie. Trzeba iść do tamtego auta, nie? Tak jakoś mi się wydawało, że to tam jest. A tam stoi Karolcie auto. Także my spadamy. Słuchajcie, jedzę właśnie do was. Później. Dzień dobry. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Słuchajcie, witam się w dzień tygodnia. Niedzielę, tak? Tak. Witam się z wami w niedzielę, słuchajcie. Tak patrzę, układałam właśnie, słuchajcie, rzeczy. No i tak patrzę, zaglądam, w którym świetle tak naprawdę mogłabym wam pokazać, ale cały czas mam wrażenie, słuchajcie, że ten ekran jest brudny. I ja nie wiem, czy on naprawdę jest taki brudny, czy po prostu, ja nie wiem. Czy to już może przez tą naklejkę, może powinnam ją zdjąć i nakleić nową? No i co? No i nic. No i nie wiem, słuchajcie, może jest trochę lepiej, ale mam wrażenie, że się bardzo szybko jakoś brudzi, słuchajcie, ten ekranik. Nie, no chyba jest lepiej. I przychodzę do was, żeby wam pokazać, słuchajcie, test. Zrobimy sobie test tuszu. Czekajcie, tylko ułożę jeszcze rzeczy dwie do szafy, gdyż układam właśnie rzeczy do szafy, a nie mam jak tutaj postawić i gdzie postawić, słuchajcie, statywu. Więc pozwólcie, że jeszcze tu z wami wejdę do szafy. Układałam właśnie tutaj swoje rzeczy. I powiem wam, że jednak doszłam do wniosku, że zamiast łóżka wpierw zainwestuję, czyli wpierw zakupię, słuchajcie, nie łóżko, tylko toaletkę. Wpierw zakupię toaletkę, dlatego że, słuchajcie, ogarnąć chcę nieład artystyczny z kosmetykami. Dlatego że ciuchy wsadzam do szafy, no a kosmetyki gdzieś muszę wsadzić. Nie wiem, gdzie was postawić, żeby wam znowu móc pokazać, słuchajcie, test tuszu, może jakoś tu. Słuchajcie, jest to... Tuż to jest ten, no patrzcie, nie mam tu półeczki, to jakaś półeczka by się przydała i wtedy mogłabym tu fajnie wam nagrywać, ale naprawdę potrzebuję tu półki. Tak, bo teraz stoicie na półeczce, która jest jako jedyna, a druga jest tutaj na poziomie tak naprawdę mojego, powiedzmy, że pasa. Więc niestety nie da rady inaczej, ale tu jest światło dzienne i to mi na razie odpowiada. O, postawię was tutaj może nawet. O, w ten sposób. Mamy te dwa tusze. Chociaż w sumie mogłabym to zrobić w kuchni, albo wiecie co, czekajcie, ale bez sens. Wezmę to i wezmę rozświetlacz, użyjemy sobie rozświetlacza. Ja się szykuję, słuchajcie, do pracy. Przecież tutaj to mogę zrobić, przecież. I dobra, słuchajcie, ja już siedzę. Jeżeli chodzi o test tuszu, po pierwsze zobaczcie, jakie teraz mam rzęsy po...
tych wszystkich zabiegach, więc można powiedzieć, że ich praktycznie nie mam. Teraz widzicie wszystko na żywo. Mamy tutaj Lash Revival Volume Boosting Primer. Nie będę czytać, podoczytujcie sobie na temat tych tuszów. Rzekomo to jest the best mascara w ogóle ever i w ogóle. Także ja Wam pokażę test. Jak na razie dupę mi nie urwało, użyłam ją dwa razy. Zobaczymy, no zobaczymy, nie wiem, daję jej na pewno szansę, no po dwóch razach też nie stwierdzę, nie wiadomo czego. Przydałoby mi się lusterko. Czekajcie, ja tu dziś mam lusterko, będę używała sobie lusterka. Gdzie ty jesteś lusterek? Mam lusterek. Okidoki, no i uwaga. Ja sobie teraz maluję, mam nadzieję, że Wam nie zasłaniam. I teraz jadę bazą i szczerze Wam powiem, że ja nie wiem po czym jadę, bo ja w ogóle swoich rzęs nie czuję. Jedna warstwa, ja sobie jeszcze doprawię tej warstwy, żeby jednak było bardziej biało. Nie wiem, czy trzeba odczekiwać, żeby to wyschło, czy od razu po tym, też nie wiem. Ale niech sobie wysycha. Teraz maluję drugie. Jeżeli chodzi o praktyczność tutaj, wiecie, o praktyczność tutaj ma malowania, o aplikację, to nie jest ona zbyt wygodna dla takich bardzo króciutkich rzęs, bo ta szczoteczka jest dość duża. Powinna być nieco węższa, mniejsza, nie wiem. Dobra, tak by to wyglądało, słuchajcie, tak wygląda, powiedzmy, że jedna warstwa. Odczekamy sobie chwilkę, ja sobie wygodniej może siądę. Dzisiaj trochę porobiłam, jeżeli chodzi o poukładanie tutaj rzeczy, zmontowałam Wam też filmiki. Także się spodziewajcie. Na razie póki co wytrwałam i wytrwam w tym, żeby filmy były, słuchajcie, każdego dnia. Teraz zaaplikuję tą część, czyli to jest Lash Revival i to jest Fuller, Longer, Stronger. Brzmi naprawdę nieźle. Szczoteczka znowu muszę przyznać, że ona jest taka, widzicie, jest taka wygięta. I powiem Wam, że nie jest to praktyczne w malowaniu tak króciutkich rzęs, jakie ja posiadam. Także czy fuller, czy longer, no ja tu longer na pewno nie widzę na razie. Na pewno nie jest to jakieś takie spektakularne jak na reklamie, jak na plakacie, słuchajcie, tego co Wam pokazywałam w tuszu. W budźcie. My zaraz gdzieś zajdziemy z Oliwią, idziemy na tamto mieszkanie. Po pierwsze wstawić jeszcze chyba ostatnie pranie. No i spakować resztę, słuchajcie, gratów już, jakby przygotować resztę gratów do wywożenia, bo w tym tygodniu musimy to już wywieźć. Znaczy do końca miesiąca, o to mi chodzi, czyli ostatni tydzień. No muszę Wam powiedzieć, że widać, że mam jakieś tam rzęsy, no ale tak jak mówię, pojechałam sobie aż po górnej tutaj, po górnej linii rzęs, że tak powiem, za górną linią rzęs. Po powiece, przez to, że ta szczoteczka jest taka, no taka właśnie za gruba. Niby pisze, że po 4 tygodniach będzie, wiecie, wow, efekt, więc zobaczymy, no zobaczymy. Ale robimy tusz. Czekajcie, mam telefon. Okidoki, słuchajcie, jestem już po telefonie, no i rzęsy wyglądają tak. No muszę przyznać, że nie jest to też zły efekt. Wiadomo, że nie mogę się spodziewać, nie wiadomo jak spektakularnego. Lody? No. Lody tu, pan lodziarz tu jeździ. Pan lodziarz, ty nie mam gotówki przy sobie. Ale kto to jeździ tu? To leć, zobacz. Wow, ale atrakcja, słuchajcie. Mam funta! Oli, mam funta! Buty zakładaj. Dobra, atrakcja, pan lodziarz przyjechał, słuchajcie. Zaraz Wam może pokażę. Dobra, użyjemy sobie fenty, słuchajcie. Troszeczkę. Uwielbiam po prostu ten efekt. I powiem Wam właśnie, że będę się czaić na tą nowość, słuchajcie, z fenty. Jakieś tam w kropelkach, coś tam. Nie daje za bardzo dużo. Za bardzo dużo. Nie daje dużo. Nie chcę się błyszczeć, wiecie, jak psu jajka, ale... Ale też nie chcę dać mało, żeby jednak coś było widać. Okej. Okay. Wydaje mi się, że powinno wystarczyć, słuchajcie. Ja widzę ten efekt takiego mokrego, słuchajcie, czegoś tutaj na twarzy. Uwielbiam po prostu ten efekt. Pięknie on wygląda, słuchajcie, też na dekolcie i tak dalej. Dobra, to powinno wystarczyć. Zaraz Was wezmę, bo chcę Wam pokazać. Ała, się uderzyłam. Zaraz zobaczymy, czy będzie widać, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie widać za mocno. Wow, patrzcie. Patrzcie, jaka atrakcja. Powiesiłam w ogóle tutaj te zasłonki. Czekajcie, odwrócę w ogóle aparat. Patrzcie, patrzcie,
jest mój siniu. O, tak wygląda pan lodziarz. Gazem sobie zakupił loda fajnego.